Jak dzisiaj para ma kryzys małżeński, to co ich to obchodzi, że Bóg przyszedł 10 lat temu do ich małżeństwa? No muszą, dzisiaj potrzebują Pana Boga. Dziś, żeby On był tutaj między nami już teraz. Więc trzeba szukać Boga obecnego dzisiaj w małżeństwie, tego żywego Boga, a nie Boga historycznego, który gdzieś tam przyszedł do człowieka nie wiadomo ile lat temu. No więc gdzie jest ten Pan Bóg w małżeństwie? Gdzie go odnaleźć? Jeszcze jakiś pomysł? No ktoś powie na przykład, w dzieciach jest Pan Bóg. No ale to jest też tak, czyli jak rodzice dzieci, to Pan Bóg przychodzi. Z pewnością przychodzi, ale ile macie dzieci? Dwójkę? No to dwa razy przyszedł przez 10 lat małżeństwa. Nawet jak macie piątkę, no to przez 20 lat małżeństwa 5 razy Bóg do was przyszedł. No to trochę mało, prawda? To można sobie pójść 5 razy na mszę świętą i macie od razu, nawet w niecały tydzień już macie 5 razy spotkanie z Panem Bogiem. To się nawet nie opłaca wtedy zawierać sakramentu małżeństwa, żeby tylko Bóg przyszedł do nas te kilka razy. A potem to jest takie niebezpieczne, jak tylko się widzi, że w dzieciach, no bo potem jest olbrzymi problem żon, które się ciągle tylko dziećmi zajmują, a mąż idzie pod stawkę, nie jest w ogóle ważny, bo ona ma dzieci, dla dzieci wszystko zrobi, po nocach będzie wstawała, martwiła się i tak dalej, a na męża ciągle czasu nie będzie miała, żeby porozmawiać. No bo Bóg jest obecny w dzieciach, a nie jest obecny właśnie w małżeństwie. I gdzieś tutaj w relacji męża i żony. Więc Kościół bardzo jasno mówi, że Bóg jest obecny w małżeństwie we więzi między małżonkami. I to jest szalenie ważne, żeby zobaczyć. Właśnie w tej więzi, która mężczyznę i kobietę łączy, męża i żony, tam Bóg jest obecny. Czyli zobaczcie, jakie to ma praktyczne znaczenie. Czasami jest tak, że mąż mówi, ja kocham żonę, bo dla niej pracuję na dwa etaty. O 6 rano wychodzę z domu, wracam o 21. Jestem wykończony, ale z miłości do mojej żony, do mojej rodziny haruję, żebyśmy mieli lepszy samochód, dom, żeby nam się lepiej powodziło. A żona mówi, przychodzi do mnie już taki obcy facet. Tak w ogóle z sobą nie rozmawiamy już, odkąd jeszcze tą pracę sobie znalazł lepszą. No to w ogóle wymagają tam od niego, prawda, już siedzenia, dyspozycyjności. I w ogóle o sobą nie rozmawiamy. Najgłębsze nasze rozmowy to gdzieś tam jeszcze, jak wiesz, będziesz jechał koło Biedronki, kup tam jeszcze mleko, ale to tańsze. Już żeśmy dawno z sobą głęboko nie porozmawiali, szczerze, on jest ciągle zmęczony. Potem w domu, w sobotę w domu siedzi, bo odpoczywa, w niedzielę śpi, bo się po prostu już przepracował. Ani nie pójdziemy na jakiś spacer, ani na wycieczkę. I to życie po prostu już takie jest, że jakby mam faceta w domu, który traktuje dom jak taki tani motel. I przyjdzie wykończony, potem ogląda jeszcze telewizję, no bo tutaj fakty lecą, tu wiadomości, potem na info przełącza coś tam, a potem jeszcze chce seksu na koniec, bo żeby się odstresować i jakoś, prawda? I mówi, no i ja już nawet nie mam ochoty współżyć, bo po prostu już widzę, że nas prawie nic nie łączy. Nie czuję się kochana. Nie czuje się po prostu ważna dla niego. Czyli zobaczcie, on mówi o miłości tak wielkiej, że aż flaki wypruwa dla swojej żony, a żona mówi, nie mamy z sobą już żadnej więzi. Albo właśnie odwrotnie, że
żona mówi, ja się opiekuję domem z miłości, przecież wszystko robię dla męża, troszczę się o rodzinę, pracuję na dwa etaty, tu jeszcze sprzątam, a zawsze czysto i mu wypiorę i wyprasuję i obiad zrobię dobry, taki jaki lubi. A mąż mówi, ja się nie czuję wcale kochany. Żona się troszczy o dom, jest wspaniałą gospodynią domową, jest wspaniałą matką, troszczy się o dzieci, wychowuje, poświęca im czas, ale ja jestem na drugim czy trzecim miejscu. Po dzieciach jestem dopiero. I nie czuję się, żeby ona się o mnie troszczyła, o współżycie seksualne już proszę 3 miesiące, nie mogę się doprosić, ciągle mnie odrzuca. Nie czuję się wcale kochany. Żona bardziej kocha dzieci niż mnie. Bardzo często tak mężczyźni mówią. I zobaczcie, i on mówi o więzi. Nie czuję tej więzi, bliskości z nią, choć po prostu doceniam wiele trudu, jaki wkłada w nasze życie i w życie naszej rodziny. Ona też doceniam, że mąż tak ciężko pracuje, ale robi się obcym mężczyzną. Można wejść w rolę. Mąż oczywiście uważa, że musi utrzymać dom, więc właśnie pracuje. Żona znowu jakoś ma znowu rolę, można powiedzieć nawet taką klasyczną. Będę się zajmowała dziećmi. To wcale nie oznacza, że mają więź ze sobą. Mogą w ogóle dla siebie nie mieć czasu. Więc zobaczcie, czymś innym jest nasze wyobrażenie, że my kochamy, bo wszyscy powiemy jakoś tam kocham, na ile potrafię. Pewna taka projekcja, na czym polega miłość, a czymś innym jest po prostu więź małżeńska. Więź małżeńską trzeba dbać, trzeba być ze sobą, żeby mieć więź, trzeba ze sobą rozmawiać. Trzeba mieć nasz czas dla siebie, trzeba siebie słuchać, trzeba komunikować sobie swoje różne pragnienia, potrzeby, sposób myślenia, trzeba wiedzieć, co ta druga osoba myśli, jak przeżywa różne sprawy, swoje życie. Trzeba mieć czas, żeby ją słuchać. Więc to jest więź. Więc żeby dobrze rozróżnić, żeby dobrze zrozumieć, na czym polega więź, że Bóg jest obecny we więzi, a więź małżeńska to są wartości, którymi żyjecie, bo je sobie w sobie cały czas komunikujecie, mówicie, co jest dla was naprawdę ważne. To jest wola bycia ze sobą. Chcemy być ze sobą, podjęliśmy taką decyzję, ona cały czas w nas jest, jesteśmy ze sobą. I to tworzy więź małżeńską.